Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam Państwa na promocji książki wydanej przez wydawnictwo Edition Spotkania przez Piotra Jeglińskiego. Książki Konfidenci. Myślę, że na początku, zanim zaczniemy mówić o książce, oddam głos wydawcy. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że wszyscy tak licznie po marszu przyszli. Jest przede wszystkim, ja myślę, że powód wydania tej książki jest oczywisty. Po 20 paru latach wychodzi książka, pełne wydanie. 23 lata temu wyszła maleńka książeczka, Konfidenci są wśród nas. To było po upadku rządu premiera Olszewskiego. Po zamachu, prawda? Zamachu czerwcowym. Ta książka zaraz po ukazaniu spotkała się z ogromną reakcją władz, chciałem powiedzieć PRL-u, z władz, które zorganizowały na wydawcę nagonkę. Byliśmy wzywani do prokuratorów, straszeni. Trzykrotnie do redakcji były włamania. Ja o tym nigdy nie mówiłem, ale trzeba o tym powiedzieć. Byliśmy obiektem różnego typu manipulacji. I dlatego jest to dzisiaj dla mnie osobiście jakiś taki ogromny, jestem ogromnie wzruszony, dlatego że wreszcie dochodzimy do prawdy. Wreszcie 25 października tego roku skończyła się PRL bis. I ta książka jest dorobkiem bardzo wielu badań, przede wszystkim dorobkiem trzech autorów. Pana Witolda Bagieńskiego, znakomitego archiwisty, historyka z IPN, Sławomira Cęckiewicza, profesora, którego nie trzeba przedstawiać, i Piotra Wojciechowskiego, który był właśnie w tej pierwszej ekipie, która realizowała ustawę o lustracji. Ale przede wszystkim chciałbym tutaj przywitać serdecznie pana ministra Antoniego Macierewicza. Ja jeszcze może powiem, że witamy również w naszym gronie małżonkę pana ministra, czyli pannę. Panie Czarku, dosłownie wyjął pan mi to, co chciałem powiedzieć, bo droga Haniu, bardzo ci dziękuję, bo Hania Macierewicz miała też wkład w to dzieło. Gdyby nie ona, myślę, że nie wiem, czy ta książka wyszłaby na czas. Ale dziękuję Antoniemu Macierewiczowi za wspaniały wstęp, bo to jest właściwie taka kwintesencja tego, co się dokonało. Podsumowanie tego wszystkiego. A ta książka jest, uważam, niezwykle ważna. Myślę, że będzie stanowiła krok milowy w dalszych badaniach. A przede wszystkim chcemy, żeby ta książka otworzyła ogólnonarodową debatę w tej sprawie. Trzeba wreszcie zamknąć, przeciąć ten węzeł gordyjski, jakim są tajne archiwa. Chcemy, mamy nadzieję, że po złożeniu listu do pana prezydenta, kancelaria prezydenta zareaguje, albowiem złożyliśmy to 29 października. Do tej pory nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Mam nadzieję, tutaj będziemy składali też podpisy, dalsze podpisy pod apelem o odtajnienie tych akt. Teraz chciałbym oddać głos panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za możliwość powiedzenia dwóch słów na ten temat,
Tak bywa, że dwa słowa trwają dłużej niż długie referaty, więc mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy zacznę Państwa zanudzać, to mi dacie znać, bo żona znać dać nie chce, gdzieś się schowała. My klaskaliśmy, jest, tam na samym końcu jest. Dobrze, to ja zdradzę tę tajemnicę, o której mówił szanowny nasz wydawca, pan Piotr Jegliński. Chodzi o nie tylko korektę i nie tylko o pilnowanie mnie, bym napisał ten wstęp, ale przede wszystkim chodzi o te 40 lat pracy nade mną, które moja żona wykonywała tak skutecznie, tak skutecznie, że udało się wtedy, późną jesienią 1991 roku, wprowadzić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wąziutki zespół, początkowo to było 10 osób, a później, gdy dotarł do nas także wraz z panem Tomaszem Tywonkiem, z różnymi innymi kolegami, pan Piotr Wojciechowski, urosło to do 30 osób. Zespół, który kierując Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, także podjął się zadania przygotowania lustracji. Mówiłem o tym na pierwszej mojej konferencji prasowej w styczniu 1992 roku, że nie zaniedbując w żadnym wypadku problemów i konieczności związanych z reformą policji, z przygotowaniem i realizacją reformy Straży Pożarnej, nawiasem mówiąc, jedyna reforma, która naprawdę się udała w latach po 1989 roku i można powiedzieć, że Straż Pożarna jest chyba jedyną z dobrze funkcjonujących służb przez ten cały czas. I nie bacząc na inne obowiązki, które obarczają ministra spraw wewnętrznych, będę przykładał szczególną wagę do lustracji. Jej owocem tej deklaracji była decyzja, która składała się z trzech kolejnych aktów, jakie zostały wprowadzone wiosną 1992 roku, a których zwieńczeniem była uchwała lustracyjna. Ale to było zwieńczenie tego działania. To nie jest tak, że uchwała lustracyjna była pierwszym takim aktem. Pierwszym była zmiana ustawy, nowelizacja ustawy o tajemnicy państwowej, która wprowadzała mechanizm lustracji kadr państwowych, kadr urzędniczych. Dopiero ostatnim aktem była właśnie uchwała lustracyjna z 28 maja 1992 roku, którą postanowiłem zrealizować o dwa dni wcześniej niż przewidywał termin, a dwa dni wcześniej ze względu na narastające próby uniemożliwienia w ogóle realizacji lustracji, także przygotowania, których celem było przerwanie tego procesu przy pomocy działań, a powiedziałbym pozaprawnych, tak to delikatnie sformułuję. Żałuję, że nie ma wśród nas pierwotnego i głównego autora tej książki, wówczas gdy wyszła, ukrywającego się pod pseudonimem Paweł Grodzki, Michał, tak? Michał Grodzki, czyli Tomasza Tywonka. Minęliśmy się w drzwiach, on właśnie musiał już wyjść, ale warto pamiętać, że ten ogrom wiedzy, jaki został zgromadzony w tej 120-stronicowej chyba książeczce w pierwotnym wydaniu latem 92 roku. Ogrom wiedzy, który przekazany został panu Tomaszowi Tywonkowi w ciągu dni i wieczorów po 4 czerwca 92 roku i zaowocował tamtą książeczką, ma tę niezwykłą cechę i to jest tej książki walor szczególny, że do dnia dzisiejszego większość z materiałów wówczas ujawnionych jest aktualnych. Większość spraw jest sprawami, które nie do końca zostały rozwiązane, bądź też
tak jak one zostały tam sformułowane, nigdy, mimo upływu 24-25 lat, badacze nie rozszerzyli, niestety, kręgu, jaki wówczas, wiedzy, jaki wówczas został w tej książce zawarty. Czytając ją przed napisaniem wstępu, sam byłem zdziwiony, jak niezwykle ta książka po dzień dzisiejszy nadal jest aktualna. Chcę jeszcze podziękować szczególnie panu Piotrowi Jeglińskiemu za to, że wyraził zgodę, by ta promocja odbyła się dzisiaj, 13 grudnia. A dlatego, bo to jest właściwy moment na prezentację problematyki lustracyjnej. Można by powiedzieć, dlaczego to jest właściwy moment na prezentację problematyki lustracyjnej. No, najprościej rzecz biorąc, dlatego, że gdyby została lustracja dokonana w pełni, gdyby wtedy nie została zablokowana, słuchajcie państwo, nie tylko przez ten sam zespół, jeżeli chodzi o środowiska kierownicze osób. Polecam wam nieśmiertelny niewątpliwie film Nocna zmiana, gdzie zobaczycie ludzi debatujących w izolowanym saloniku, którzy zastanawiają się, licząc głosy, czy komuniści im pomogą. Pomogli. I tylko w ten sposób mógł się odbyć zamach 4 czerwca, który miał zablokować lustrację. Otóż gdyby lustracja została wtedy dokonana, nie byłoby dalszego ciągu wydarzeń. Nie byłoby tego, co sprawiło, iż patrzymy na dorobek III Rzeczpospolitej, na pewno w niektórych aspektach też z dobrym słowem, ale przecież w jak wielu z żalem zmarnotrawionego czasu, zmarnotrawionego życia pokoleń ubiegłych 25 lat, zmarnotrawionego wysiłku, a przede wszystkim zmarnotrawionej możliwości, jedynej w dziejach ostatnich 200 lat Polski, gdy pokój zewnętrzny umożliwiał swobodną zmianę i odbudowę państwa polskiego. Dzisiaj ten czas się kończy, a my jesteśmy w sytuacji, w której reformę państwa musimy na nowo zaczynać, by odbudować Polskę nie tylko zasobną, nie tylko silną, ale przede wszystkim sprawiedliwą. Dlatego, że warto o tym też pamiętać, że sprawiedliwość jest immanentną cechą niepodległości, jest fundamentem niepodległości. I to zarówno ta sprawiedliwość, która wyraża się po prostu w zarobkach ludzi najuboższych, która się wyraża w materialnym, zewnętrznym, takim niezbędnym wyrazie doceniania ciężkiej pracy tych, którzy dźwigają na sobie największy ciężar Rzeczpospolitej, jak i ta sprawiedliwość, która wyraża się w fundamentalnej zasadzie, bez której nie ma społeczeństwa. Dobro ma być nagrodzone, zło ma być ukarane. To jest fundament istnienia państwa. Społeczeństwo, naród, państwo, które pozwala sobie na zbyt długi czas demoralizacji wewnętrznej. Państwo, które pozwala sobie na zbyt długi czas odwrotnej pedagogiki. Pedagogiki, w której dobro jest karane, a zło jest nagradzane. Takie państwo najpierw gnije, a później się rozpada. I dlatego między innymi lustracja jest tak niezbędnym elementem oczyszczenia i odbudowy państwa polskiego. Tak na to patrzyliśmy na przełomie 91 i 92 roku i tak na to patrzeć należy także dzisiaj. Dzisiaj odbywa się spór między innymi o prawo i instytucje prawa. I o to, czy te instytucje mogą być ponad narodem, ponad sprawiedliwością, ponad dążeniami ludzkimi, ponad sprawiedliwością, czy też mają im służyć.
Przypomnę w związku z tym Państwu, że z formalnego punktu widzenia wtedy lustrację przerwał właśnie bezprawne, nie ma co do tego wątpliwości, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zapadło 19 czerwca 1992 roku i które, posłuchajcie to, w swojej istocie orzeczenia miało stwierdzenie, że lustracja jest łamaniem praw człowieka byłych tajnych współpracowników. Ujawnienie ich nazwisk to jest łamanie praw człowieka. Nie był to pogląd wówczas odosobniony. Był to pogląd, który także w debacie sejmowej wiele osób z Unii Demokratycznej w expressis verbis formułowało. Obrona praw człowieka, jak trafnie napisał wtedy świętej pamięci już Jan Walc, którego życie było pełne różnorodnych dramatów i którego gorące serce także musiało się przedzierać przez upadki osobiste, ale napisał coś, co warto pamiętać i warto dzisiaj powtórzyć, że pytaniem jest, czy bronimy praw człowieka, czy praw ubeka. Otóż przez te lata, tak często, ostatnie 25 lat, broniono praw ubeka, a pogardzano prawami człowieka. I to jest dylemat Trybunału Konstytucyjnego także wtedy i dzisiaj. I warto zadać pytania tym ludziom, którzy wówczas zatrzymali na 25 lat rozwój naszej ojczyzny. Zablokowali, kreując elitę, która swoje korzenie miała w aparacie zdrady narodowej, w aparacie sowieckim, w aparacie partyjnym i w aparacie Służby Bezpieczeństwa i Wojskowych Służb Informacyjnych. Przez 25 lat ta elita była tą, która najbardziej korzystała na zmianach, jakie przechodziła Rzeczpospolitej. I dzisiaj niektórzy z nich nam zarzucają łamanie praw człowieka. Gdy widzę byłego sekretarza KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli formacji zdrady narodowej, który kroczy na czele demonstracji mówiącej, że on broni demokracji przed prawem i sprawiedliwością, przed Jarosławem Kaczyńskim, jak rozumiem także przed Antonim Macierewiczem, to mi jest wstyd, panie pośle. To mi jest po prostu wstyd. I chcę od razu powiedzieć, że nie chodzi tylko, a nawet w jakiejś mierze nie chodzi przede wszystkim o to, co ci ludzie robili wówczas. Nawet nie jest rzeczą najstraszniejszą ta zbrodnia, być może najbardziej dotkliwa dla wielu z nas, jaką był stan wojenny, który miał złamać kręgosłup narodowi polskiemu na następne stulecie, bo taka była funkcja stanu wojennego, i wykreować fałszywą elitę, która będzie broniła tego aparatu ucisku na przyszły czas. Nie to było najgorsze, co panowie wówczas zrobiliście. Najgorsze było to, co zrobiliście wtedy, kiedy już nikt nikomu nie przystawiał karabinu do głowy. Kiedy nikt nikogo nie wsadzał do więzień za to, że wierzyli w Boga i wierzyli w honor i tradycję narodową Rzeczpospolitej Polskiej. To jest najgorsze. To, co zrobiono z tą całą przeszłością po roku 1989, to jest najstraszniejsze. I o tym mówi właśnie ta książka, bo błądzić, mylić się, nawet upadać ma prawo każdy. I nikt nie powie, że jest w tej sprawie bez winy. Mniejszej lub większej, ale bez winy. Za to czym innym jest iść na ustępstwa i kompromisy. Nawet upodlające osobę czy grupy ludzkie. Wtedy, gdy
stawką jest życie i samo istnienie narodu, a czym innym jest upadlać przyszłość narodu i jego w ogóle możliwość funkcjonowania, istnienia wtedy, gdy można budować rzeczywistą niepodległość, gdy można realizować sprawiedliwość, gdy można budować siłę własnego narodu. I jeżeli wtedy nadal kontynuuje się taki sam system antywartości, gdy wtedy tak samo niszczy się polską gospodarkę, gdy wtedy tak samo płaszczy się przed silniejszymi sąsiadami, gdy wtedy tak samo się marnotrawi energię narodu, to jest grzech nie do wybaczenia, a to jest grzech elit, które właśnie dzisiaj odchodzą raz na zawsze. I ta książka, za którą podziękowania tyleż się należą panu redaktorowi, który podjął determinację, decyzję wydania jej w nowej już formule, z nowymi szkicami, z dopowiadającymi analizami, z całym aparatem naukowym. Także rzeczywiście tworzy ona wiekopomne dzieło. Ta książka, której autorami jest pan Piotr Wojciechowski, szef Wydziału Studiów w Gabinecie Ministra Spraw Wewnętrznych, któremu powierzyłem wówczas pracę przygotowawczą nad analizą mającą później posłużyć do decyzji lustracyjnej. Pan profesor Cęckiewicz, a także trzeci współautor, którego nieprawdopodobna analiza związana z funkcjonowaniem Departamentu 11 jest pracą wychodzącą w przyszłość, otwierającą i pokazującą zadania, które musimy jeszcze jako badacze zrealizować, bo ona dopiero pokazuje, jak wiele nie wiemy, mimo tego, że minęło 25 lat. Ta praca jest nie tylko punktem wyjścia do debaty, ale chcę powiedzieć też, mam nadzieję, raz na zawsze zamknięciem tego okresu, w którym stawiano znak zapytania nad tym, czy lustracja jest potrzebna. Tak, lustracja jako skończenie okresu komunistycznego nie jest potrzebna, jest niezbędna, jeżeli mamy odbudować niepodległą Polskę. A więc za to wszystko serdecznie dziękuję. Za to wszystko serdecznie dziękuję, równocześnie będąc dumny, że możemy o tym wszystkim rozmawiać w tak licznym gronie i będąc przekonany, że czas, kiedy byli sekretarze KCPZPR sprawiali, że musieliśmy gdzieś na jakichś peryferiach dyskutować niczym w podziemiu o najważniejszych sprawach Rzeczpospolitej, raz na zawsze jest skończony. I dotyczy to nie tylko tych problemów, nie tylko lustracji, nie tylko roku 92, nie tylko zmarnowanych szans, ale dotyczy też tego, co zostało słusznie przez Sejm Rzeczpospolitej nazwane największą tragedią niepodległej Polski. Dotyczy także tragedii smoleńskiej, bo ci wszyscy, którzy wówczas zablokowali lustrację w roku 92, muszą mieć świadomość, niech mają do końca życia świadomość, że walka o zachowanie elit komunistycznych, o zachowanie wpływu elit komunistycznych zarówno w aparacie bezpieczeństwa niepodległego państwa polskiego, w gospodarce, w mediach, w bankach, w infrastrukturze. To ten cały trud, który pan, panie pośle i pana koledzy włożyli, żeby utrzymać aparat sowiecki jak najdłużej, ten trud jest także częścią tragedii smoleńskiej. I o tym musimy też pamiętać, że brak lustracji dołożył się niestety do tych warunków, które przyniosły tę najstraszliwszą tragedię i hańbę, jaka spadła na
aparat państwowy w związku z tą tragedią, a hańbą było odwrócenie się od obowiązku dojścia do prawdy, jak zginął prezydent Rzeczpospolitej i najwyżsi funkcjonariusze państwa polskiego, w tym szef sztabu Wojska Polskiego. Wszyscy dowódcy rodzajów sił zbrojnych, minister, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prezes Komitetu Pamięci Narodowej, wszyscy ludzie odpowiedzialni za polskie bezpieczeństwo i Ania Walentynowicz, której imieniem dzisiaj nazwaliśmy największą salę Urzędu Rady Ministrów. I niechże duch Ani Walentynowicz nam towarzyszy w tej dyskusji i w następnych. Dziękuję bardzo. Kiedy słuchałem wystąpienia pana ministra, to przypomniał mi się wczorajszy wpis na Twitterze niejakiego Ryszarda Kalisza, który ujawnił, że jest na liście represjonowanych IPN-u, proszę państwa. Sprawdziłem to. Rzeczywiście jego nazwisko figuruje w katalogu IPN-u jako osoby rozpracowywanej, bo tak naprawdę się nazywa ten katalog. Są tam dwa wpisy świadczące o tym, że miał być zwerbowany po prostu na kapusie. I to były wszystkie represje, które Kalisza spotkały. I dla porównania pozwoliłem sobie zamieścić z tego samego katalogu wpisy poświęcone Antoniemu Macierewiczowi, które są chyba 8 czy 10 razy dłuższe. I bynajmniej nikt nigdy nie usiłował Antoniego Macierewicza zwerbować jako tajnego współpracownika, bo było wiadomo, że to jest niemożliwe. Ale wracając do dyskusji o książce, chciałbym zacząć od człowieka, który opracował tą część napisaną, dzisiaj już wiemy, przez Tomasza Tywonka, bo Piotr Wojciechowski całe lata był głównym podejrzanym o to, że to on napisał tę książkę. Piotrze, jak pisałaś na nowo, przeczytałeś na nowo tę pozycję, dzisiaj wiemy, Tomasza Tywonka, jakie towarzyszyły ci uczucia i co nowego się dowiadujemy z tego opracowania naukowego, które włożyłeś? Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim znamienitym gościom. Przede wszystkim bardzo dziękuję za tak znaczne i ważne słowa pana ministra Antoniego Macierewicza i też docenienie wszystkiego zespołu, który pracował w 1992 roku. Ta książka dla mnie jest na tyle osobista, że jest dla mnie pewnym pomnikiem dla wszystkich pracowników, takich anonimowych w dużej części bohaterów realizacji uchwały lustracyjnej z 28 maja 1992 roku. I zgodnie tutaj wszyscy jako współautorzy tej książki dosyć opasłej, 720 stron prawdy, poświęciliśmy właśnie tym pracownikom. Im ta książka jest poświęcona. Chcę tu powiedzieć, korzystając z tej okazji, że było dla mnie zaszczytem z nimi pracować, tak jak z całym kierownictwem ówczesnym ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza, i realizować te projekty, które nam powierzył, i podziękować po 23 latach takiej sytuacji, w której sytuacja nam umożliwia. Proszę Państwa, książka Konfidenci są wśród nas powstawała w dosyć takich konspiracyjnych warunkach roku 1993, przy dosyć intensywnym opracowywaniu nas w dużej części przez Urząd Ochrony Państwa, ale też i Wojskowe Służby Informacyjne. Była odpowiedzią na falę dezinformacji, którą zalewała wówczas Polskę poprzez Gazetę Wyborczą i podobne jej ośrodki, spojrzeniu na realizację uchwały lustracyjną, na rolę lustracji w państwie polskim, na osobę Antoniego Macierewicza, wszystkich z nim współpracujących osób z kierownictwa czy Urzędu Ochrony Państwa, czy też cywilnej części resortu spraw wewnętrznych, chociaż tu wspomnę o Andrzeju Zalewskim, wiceministrze, który przecież bardzo nieobecny tu wielki, ale znaczną rolę odgrywał. I była to odpowiedź na miarę możliwości, jaką tu wydawca siedzący obok mnie po prawej stronie umożliwił w swoich skromnych warunkach i z wielką determinacją i odwagą, by przeciwko temu
aparatowi represji, która w pierwszym, można powiedzieć, kolejności na niego się skupiła, postanowił dla tej opinii publicznej, dla sprawy wydać książkę napisaną przez Michała Grodzkiego, Tomasza Tyfonka, byłego rzecznika prasowego Antoniego Macierewicza, który, jak słusznie zresztą pan minister tutaj powiedział, była przez wiele lat jedyną dostępną na rynku wydawniczym, w sposób niestety zakodowany, nie wprost opowiedzianą historię o szeregu przedstawicieli elit politycznych, którzy byli odpowiedzialni za tą złą transformację polityczną roku 89 i zapewnienie wpływów elity komunistycznej w państwie polskim i przetrwania, stworzenia im warunków takich przetrwalnikowych. Ta książka, mimo że dosyć różne miała, powiedziałbym, publicity, jednak przeszła do kanonu jednych z podstawowych źródeł dla historyków, badaczy, organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego, później pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, która stała się źródłem, bym powiedział, poznania nawet paranaukowego, mimo że książka Konfidenci są wśród nas, no, siłą rzeczy nie mogła mieć operować językiem naukowym historyka z powołaniem się na konkretne przypisy czy źródła informacji bądź dokumentów. Z tej racji, że część Państwa pamięta, może nie, prawo polskie wtedy bardzo szczelnie chroniło wszelkie dane identyfikacyjne dotyczące tajnych współpracowników czy oficerów SB działających wówczas. Były to dosyć kary srogie w kodeksie karnym przewidziane, a cały aparat Urzędu Ochrony Państwa, który zawierał w sobie przecież i był budowany na fundamencie byłych funkcjonariuszy SB, takich jak na przykład pułkownik Wiktor von Fara, ówczesny szef zarządu śledczego UOP, nakierowany był właśnie na zwalczanie jakiejkolwiek wolnej myśli i wolnej informacji o tych sytuacjach czy osobach i podawania ich do publicznej wiadomości. Także kończąc tą wypowiedź, Czarku, to mogę tylko powiedzieć, że jest to dla mnie osobista książka, którą, tak jak powiedziałem na wstępie, chcę zadedykować wszystkim pracownikom Wydziału Studiów, tym anonimowym bohaterom tych czasów. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Profesor Cęckiewicz, który jest autorem następnej części, prosił, żeby mu oddać głos na samym końcu, co też uczynię, więc teraz chciałbym oddać głos Witoldowi Balagińskiemu, najmniej znanemu autorowi, ale człowiekowi niewątpliwie już z bardzo poważnym dorobkiem naukowym, człowiekowi, o którym mogę powiedzieć w pewnym sensie, że jestem z niego dumny, dlatego że zaczynał jako mój praktykant jeszcze w tygodniku Wprost w dawniejszych czasach. I to jest ten przypadek, kiedy się cieszę, że ktoś nie został dziennikarzem, ponieważ uważam, że Witold Bagieński jest dzisiaj chyba najwybitniejszym znawcą Departamentu Pierwszego, nie odejmując czci innym badaczom tego tematu. Natomiast ja bardzo często korzystam z wiedzy Witka i tym razem przeczytawszy ten rozdział poświęcony Wydziałowi XI, tak zwanemu Wydziałowi Dywersyjnemu Departamentu I, też muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tego rozdziału, dlatego że akta Wydziału XI de facto nie istnieją. To, co ze strzępów informacji zebrał Witold Bagieński, ułożyło się w coś, co nazwałbym przyczynkiem do monografii o Wydziale XI obok Wydziału III i Wydziału XIV. Wydziału III, który się nazywał natowskim, ale w ramach którego również rozpracowywano Watykan, i Wydziału XIV, który był wydziałem tak zwanym nielegalnym, którego najbardziej znanym dzisiaj publicznie przedstawicielem jest Tomasz Turowski, człowiek też związany z katastrofą smoleńską. Wydział XI był strukturą chyba najbardziej elitarną obok Wydziału Nielegalnego i strukturą, która była najbardziej strukturą złowrogą, która w pełni pokazuje, że Departament Pierwszy nie jest tak, jak chcą tego byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy głoszą, że to nie była część Służby Bezpieczeństwa, tylko że to był zupełnie normalny wywiad, taki jak CIA, BND, MI5 czy MI6. Ja czytając ten rozdział po raz kolejny się o tym przekonałem, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia nie z żadnym wywiadem sensu stricte, chociaż on oczywiście używał metod wywiadowczych, ale ze strukturą, która była tak naprawdę, której pierwszoplanowym celem było odławienie wolności Polaków.
Dzisiaj część tych osób jest przez media nadal fetowanych, żeby wspomnę pułkownika Makowskiego, który, czy Gromosława Czempiejskiego, funkcjonariuszy tego Wydziału 11, którzy zwalczali opozycję. I rzeczywiście muszę przyznać tutaj, Witku, że zgadzam się z tezą, że ten wydział miał pewnego rodzaju sukcesy, jeżeli chodzi o pracę operacyjną, ale te sukcesy nie wynikały w moim przekonaniu z jakiegoś pełnego profesjonalizmu, tylko oni z tego, że oni pracowali głównie na źródłach polskich, czyli takich, które było łatwiej inwigilować, a następnie werbować. Witku, jeżeli mógłbyś parę słów powiedzieć jeszcze o 11, to naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy. Właściwie to powiedziałbym, że każda z tych książek to są książki w książce. Ta pozycja, tak naprawdę dostajemy w jednym tomie cztery niezależne od siebie publikacje, które łączą się w spójną całość. Szanowni Państwo, na wstępie dziękuję za bardzo liczne przybycie i dziękuję także wydawcy i pozostałym osobom, właśnie współautorom, za przybycie dzisiaj. Zostałem zaproszony do udziału w przygotowaniu tej publikacji przez pana Piotra Wojciechowskiego, by napisać o Wydziale 11 Departamentu I MSW, czyli Wydziale do walki z dywersją ideologiczną i polityczną. Jak już to zostało powiedziane, to była jedna właśnie z najważniejszych jednostek operacyjnych wywiadu w latach 80. Natomiast warto wiedzieć, że jej geneza jest, że tak powiem, dużo poważniejsza. To znaczy, tak na dobrą sprawę, wywiad od samego początku, wywiad cywilny Polski Ludowej, od samego początku obrał sobie za główny cel, czy właściwie władze polityczne zadecydowały, że tak było, Polaków za granicą, przede wszystkim emigrantów, czyli ludzi, którzy byli przeciwnikami systemu i nie powrócili do kraju z różnych przyczyn. W związku z tym w latach 40. i 50. oraz na początku 60. tym głównym przeciwnikiem był polski rząd na uchodźstwie oraz polskie partie niepodległościowe na uchodźstwie. Później, kiedy waga, że tak powiem, waga rządu, jakby nasz rząd stracił nieco na znaczeniu z uwagi na konflikty dosyć duże wewnętrzne oraz po prostu czynnik generacyjny, to znaczy to pokolenie polityków, nazwijmy to wojennych, wymierało. Natomiast w latach 60. tym celem głównym stały się tak zwane ośrodki dywersji ideologicznej, czyli przede wszystkim Radio Wolna Europa oraz Paryska Kultura. Podobnie było w latach 70., kiedy dochodziły jeszcze do tego dodatkowe elementy, to znaczy w drugiej połowie lat 70. zaczęły się kontakty takie na poważniejszą skalę ze środowiskami wspierającymi ruchy antysocjalistyczne, antykomunistyczne w kraju. Tu chodziło o przesyłanie zarówno do kraju różnego rodzaju broszur, wydawnictw bezdebitowych, jak to się mówiło, a także przesyłanie środków finansowych. I to wszystko toczyło się mniej więcej tak do początku lat 80. Natomiast w momencie, kiedy wprowadzono stan wojenny, sytuacja się znacząco zmieniła. To znaczy pojawiły się, czy właściwie już wcześniej istniały środowiska, które po prostu wspierały Solidarność. Tu chodziło o wspieranie poprzez właśnie przesyłanie środków finansowych, nagłaśnianie wielu spraw związanych z działaniami tych grup w kraju. I to był podstawowy cel działania tej jednostki. Ona była o tyle ważna, że po pierwsze została bardzo mocno rozbudowana kadrowo, miała bardzo duże prerogatywy, to znaczy funkcjonariusze tego wydziału mogli sobie pozwolić na znacznie większą niezależność w kwestiach związanych z zasadami działania, jakie mieli funkcjonariusze wywiadu, niż w pozostałych jednostkach. A poza tym byli rzeczywiście bardzo operatywni i podstawowe cele, jakie przed nimi postawiono, to było to, żeby przejąć kontrolę nad tak zwanymi kanałami łączności, czyli tym, co było pomiędzy emigracją a krajem. I tak też się stało. W swoim szkicu, który, co pragnę zaznaczyć, jest pewną próbą zarysowania, jak to wszystko wyglądało, aczkolwiek zdecydowanie nie wyczerpuje tematu, staram się przedstawić właśnie między innymi te kwestie, czyli w jaki sposób Służba Bezpieczeństwa i wywiad PRL przejmowały kontrolę nad tymi kanałami łączności, za pomocą których ludzi i jak to się mniej więcej od strony technicznej odbywało. Kolejnym ważnym elementem, który tutaj starałem się poruszyć, to jest starałem się pokazać działalność wobec różnych środowisk, także nie ograniczając się do jakiegoś jednego konkretnego, tylko starałem się pokazać te sprawy, które były najgłośniejsze, czyli najgłośniejsze wpadki transportów ze sprzętem, a takie były rzeczywiście bardzo, bardzo duże, tam naprawdę olbrzymie pieniądze zostały właśnie przejęte wręcz czasem przez Służbę Bezpieczeństwa. I część z tych spraw była bardzo mocno nagłaśniana propagandowo, między innymi przez Jerzego Urbana podczas słynnych konferencji prasowych.
I rolą wywiadu było tutaj właśnie między innymi to, by zbierać ten materiał, który był materiałem obciążającym ludzi zaangażowanych w tę działalność. Wobec części z nich wszczęto śledztwa, zamierzano ich, jeżeli byłaby ku temu sposobność, postawić ich przed ludowym wymiarem sprawiedliwości. Poza tym wydział pracował też takimi środkami jak na przykład wprowadzanie własnych funkcjonariuszy w struktury podziemia. Ja tu opisałem, właściwie przedstawiłem wstępnie dwóch funkcjonariuszy, o których do tej pory w zasadzie nie było wiadomo. Jeden działał w strukturach konspiracji warszawskiej, drugi wrocławskiej w Solidarności Walczącej. To są sprawy całkowicie nowe. Dla mnie to było szczególnie ciekawe, ponieważ tak na dobrą sprawę, usiłując znaleźć jakieś dane na temat tych ludzi, było mi bardzo ciężko. Ja próbowałem swoimi kanałami, chociaż nie mam specjalnie dużych możliwości, dociec, jaką rolę ci ludzie pełnili w strukturach, w które ich wprowadzono. To mi się nie w pełni udało. Natomiast opublikowałem zdjęcia, pewien opis, być może znajdą się osoby, które ich na swojej drodze spotkały. Byłoby to niewątpliwie bardzo ciekawe usłyszeć coś więcej na ich temat. No i co pragnę podkreślić, ten tekst być może będzie trudny do czytania, dlatego że jest pisany językiem naukowym, ale on także jest takim efektem układania takich drobnych puzli, nazwijmy to. To znaczy rzeczywiście większość dokumentacji po Wydziale 11, tak jak w ogóle po wywiadzie, została albo zniszczona, albo wyprowadzona poza siedzibę resortu. My dzisiaj do końca nie wiemy, jak to tak naprawdę było. Natomiast skutek jest taki, że w archiwum IPN-u my tych głównych spraw, o których ja tutaj piszę, które starałem się właściwie wszystkie wymienić, my tych spraw nie mamy. Mamy pewne wycinkowe materiały, poszczególne meldunki, jakieś materiały pomocnicze. Usiłowałem na podstawie tych różnych możliwości, jakie były, zestawić to w jakąś w miarę spójną całość. Są sprawy, których tutaj nie poruszałem ze względu na to, że stopień rozproszenia materiałów i skomplikowania materiału w ogóle źródłowego jest tak duży, że ja jeszcze potrzebuję czasu, żeby tak zrozumieć, o co chodziło w niektórych operacjach, ponieważ rzeczywiście stopień ich skomplikowania był bardzo duży, a nie dysponując materiałem głównym, czasami można wyciągnąć jednak wnioski, które nie będą do końca zgodne z tym, jak to wszystko wyglądało. W każdym razie ja ten tekst traktuję jako pewne przetarcie szlaku. Myślę, że jeszcze w przyszłości jakieś publikacje z tego zakresu będę próbował robić. No i co jeszcze pragnę podkreślić, wspólnie z panem Piotrem Wojciechowskim zrobiliśmy tutaj taką dosyć rozbudowaną tabelkę, gdzie są zestawione te wszystkie sprawy, które zaginęły na przełomie 89 i 90 roku. To była dosyć benedyktyńska praca, natomiast myślę, że efekt jest ciekawy, dlatego że pokazuje coś, co w zasadzie normalnie byłoby właściwie trudno bardzo uchwytne, czyli po prostu jakie sprawy ta jednostka prowadziła. I tam to są te sprawy, które są najważniejszych kategorii, ponieważ poza nimi jeszcze były sprawy takie wstępne, które właściwie nie były sprawami takimi pełnowymiarowymi. Tych już zdecydowaliśmy się nie publikować, bo to byłoby dwa razy większe. W każdym razie tak mniej więcej prezentuje się moja część i może na tym poprzestanę. Dziękuję. Tak. Ja muszę przyznać, że rzeczywiście ten aneks, w którym jest spis tych spraw, to z pozoru wygląda tylko jak książka telefoniczna. W gruncie rzeczy powiedziałbym, że po liście Wittsteina jest to jeden z najbardziej sensacyjnych materiałów. Wskażę tylko na jedno nazwisko, chociaż ten wątek nie jest rozbudowywany w książce, a mianowicie coś, co będzie szokiem dla bardzo wielu osób, czyli fakt zarejestrowania jako agenta Petera Reiny, jednego z najbliższych współpracowników Prymasa. I myślę, że ta sprawa jeszcze, no, człowieka, który cieszył się dużym zaufaniem w każdym razie tutaj tytułem polemiki minister mnie troszeczkę strofuje. W każdym razie, no, jeżeli państwo przeczytają ten zasób nazwisk, które się znajdują na tej, nazwijmy to, liście Bagińskiego i Wojciechowskiego, to będą państwo naprawdę pod wrażeniem. Obiecałem oddać głos autorowi chyba najtrudniejszej, nie mówię najtrudniejszej w czytaniu, bo czyta się zarówno te fragmenty Piotra Wojciechowskiego, jak i Witka Bagińskiego, mimo tych zastrzeżeń, że jest tam aparat naukowy, czyta się dobrze, łącznie z przypisami. Często wiedza w przypisach zawarta jest, powiem tak, narracją równoległą w stosunku do tego, co się dzieje w głównym korpusie tekstu. Tu natomiast Sławek podjął się rzeczy niesłychanie trudnej, w moim przekonaniu najtrudniejszej, jeżeli chodzi o tak zwaną listę Macierewicza, dotyczącą wyjaśnienia, próby podjęcia wyjaśnienia w przypadku Wiesława Chrzanowskiego, i dokonał tutaj
no, co najmniej dwóch bardzo interesujących odkryć. Zresztą pisze o nich też fragmentarycznie Witold Bagieński w swoim rozdziale poświęconym kontaktom Wiesława Chrzanowskiego z Departamentem. Pierwszym, jeżeli pan profesor mógłby parę słów na ten temat. Dobry wieczór państwu. Rzeczywiście to jeden chyba z trudniejszych tekstów, jaki przyszło mi w swojej karierze naukowej napisać. Może dlatego, że ciąży nad sprawą Wiesława Chrzanowskiego polityka, wielka propaganda. Można powiedzieć, że od 1992 roku minister Macierewicz jest postawiony w taki permanentny stan oskarżenia w związku z umieszczeniem Wiesława Chrzanowskiego na tak zwanej liście Macierewicza 4 czerwca 1992 roku. I jak można powiedzieć, ta druga strona nie odpuszcza ministrowi Macierewiczowi, wystarczy odwołać się do przykładu, no, dość smutnego, kiedy nawet nad grobem Wiesława Chrzanowskiego, od kardynała po polityków, prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego, wszyscy oskarżali Antoniego Macierewicza o to, że skrzywdził Wiesława Chrzanowskiego, umieszczając go na liście współpracowników bezpieki w 1992 roku. Otóż ja powiem wprost, że to umieszczenie na tej liście 4 czerwca 1992 roku było zasadne jak najbardziej, dlatego że Wiesław Chrzanowski został zarejestrowany jako tajny współpracownik o pseudonimie Spółdzielca. A moje odkrycia, o których tutaj wspomniał Czarek, dotyczą jeszcze dodatkowo okresu lat 80., o których, jak myślę, ani Wydział Studiów kierowany przez Piotra Wojciechowskiego, ani minister Macierewicz nie miał chyba większego pojęcia, aczkolwiek rejestracja Wydziału 11 Departamentu I właśnie Wiesława Chrzanowskiego, ale jako osoby rozpracowywanej na tej liście, czy na tej karcie informującej o Wiesławie Chrzanowskim w czerwcu 1992 roku również się pojawiła. I można powiedzieć, że cała ta tak zwana sprawa Chrzanowskiego, opisana w tym moim studium, które razem z tymi skanami, fotografiami najważniejszych dokumentów liczy prawie 200 stron, no ona się jakby opiera na opisie takich kilku etapów, najważniejszych etapów związków Wiesława Chrzanowskiego z służbami specjalnymi PRL. Dość łatwy dla badacza, tak mi się przynajmniej wydaje, okres po roku 1946, kiedy Wiesław Chrzanowski jest zawerbowany w areszcie przez bezpiekę, na tej podstawie jakby wypuszczony jako agent po to, żeby dotrzeć do jednego z działaczy Stronnictwa Narodowego, Edwarda Sojki, ma go rozpracowywać, zrywa się, kontaktuje się z działaczami podziemia narodowego, mówi o tym, że został zawerbowany, schodzi do podziemia, informuje wszystkich przełożonych o tym, że taka próba werbunku czy werbunek nastąpił, ale właśnie ich oszukał, wyszedł na tej podstawie z aresztu i nie chce mieć z bezpieką nic wspólnego. Później jest okres jego rozpracowywania już po wyjściu z strasznych więzień we Wronkach i Rawiczu w ramach sprawy Mecenas, praktycznie do początku lat, czy do końca lat 60. No i później wchodzimy w ten okres najbardziej, bym powiedział, budzący kontrowersje. To jest sprawa najpierw kwestionariusz ewidencyjny o kryptonimie Spółdzielca, który w roku 74 jest zamieniony na sprawę tajnego współpracownika i w tym czasie Wiesław Chrzanowski odbył kilka spotkań z oficerem Służby Bezpieczeństwa, kapitanem Ślubowskim. I to są, bym powiedział, sprawy stosunkowo dobrze znane, opisywane między innymi przez Romana Graczyka w niezłej biografii Wiesława Chrzanowskiego. Natomiast schody pojawiają się później, czyli cały okres lat 80., zresztą w jakimś sensie zapoczątkowany gdzieś w połowie lat 70. taką dziwną przemianą Wiesława Chrzanowskiego, który akcentował swoją niezłomność, a tu nagle z akt wynika paszportowych akurat, że przyjął dwa odznaczenia państwowe,
mimo tego, że nie chciał się spotykać z oficerem SB, otrzymywał paszport, regularnie wyjeżdżał na zachód. Natomiast w jakiś poufny kontakt, macie Państwo tutaj na ten temat bardzo ciekawy dokument opublikowany również w formie fotokopii, wszedł Wiesław Chrzanowski z Służbą Bezpieczeństwa, akurat z Departamentem II, z kontrwywiadem w 82, sam wywoływał spotkania z funkcjonariuszem Departamentu II. No a później jest, można powiedzieć, najciekawszy okres. To są lata 84-90 i zainteresowanie Wiesławem Chrzanowskim ze strony Wydziału 11, najpierw Wydziału II, a później Wydziału 11, który opisał Witek Bagieński, czyli dwóch jednostek wywiadu cywilnego PRL. Na czym polegają te schody? Ja dotarłem do 8 meldunków, które nie ulega wątpliwości, że pochodzą od Wiesława Chrzanowskiego. Można się sprzeczać i dyskutować, ja nie stawiam jakby w pełni kropki nad i, czy one były zbierane w czasie spotkań, że tak powiem, z funkcjonariuszem osobowych. Natomiast dlatego, że wykorzystywano również w tych materiałach informacje z podsłuchów, natomiast znalazłem już na końcu, nawet pracując nad tym studium, materiał, z którego wynika, że Wiesław Chrzanowski, pomimo tego, że całe życie zaprzeczał, między innymi w czasie procesu lustracyjnego w latach 97-2000, że kiedykolwiek spotykał się z funkcjonariuszami SB w latach 80., poza tak zwanymi politycznymi spotkaniami z Czesławem Kiszczakiem i generałem Pożogą, okazuje się, że jest materiał z 89 roku, którym Biuro Studiów Służby Bezpieczeństwa w związku z rozpoczynającymi się rozmowami przy Okrągłym Stole mówi o tym, że prowadzone są rozmowy Departamentu I z Wiesławem Chrzanowskim. Ocenę tych spraw, no chyba, że Państwa to będzie interesowało, to w dyskusji pewnie się pojawi, pozostawiam Państwu. Natomiast zupełnie dla mnie wstrząsające i jednoznaczne materiały dotyczą okresu, kiedy Wiesław Chrzanowski został ministrem sprawiedliwości w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego i jednocześnie prokuratorem generalnym. I być może to jest w jakimś sensie przesłanka, żeby stwierdzić, że relacje Wiesława Chrzanowskiego miały jakiś bardziej intensywny, głębszy charakter, nawet ponad to, co ja sam opublikowałem w tym studium, nie mówiąc już o tej wiedzy z roku 92. Mianowicie starałem się pochylić nad dwoma fundamentalnymi śledztwami, które znalazły się niejako w gestii samego Wiesława Chrzanowskiego jako prokuratora generalnego. Pierwsza sprawa to jest sprawa Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i rola Wiesława Chrzanowskiego w tym, żeby tak naprawdę spalić działania Najwyższej Izby Kontroli i po części śledczych z prokuratury, którzy zajęli się tą sprawą. Mianowicie zapoznacie się Państwo ze wstrząsającym raportem inspektora czy dyrektora Najwyższej Izby Kontroli na temat roli Wiesława Chrzanowskiego w poinformowaniu strony, która jest żywotnie zainteresowana tym, żeby przykryć całą sprawę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, czyli ministra finansów Leszka Balcerowicza, którego zastępcą, nadzorcą i można powiedzieć osobą kontrolującą Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego był wiceminister finansów Janusz Sawicki. W tej książce Państwo po raz pierwszy przeczytacie informację o tym, że Wolna Polska na wiceministra finansów, co prawda to była kontynuacja z okresu PRL, który nadzorował całą kwestię zadłużenia zagranicznego, w tym oczywiście Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego jako instytucji, która miała obsługiwać polski dług po roku 89, mianowała kadrowego oficera Departamentu I MSW. Janusz Sawicki nie był, tak jak napisałem w Długim Ramieniu Moskwy, a taki był mój stan wiedzy, tylko źródłem informacji, osobowym źródłem informacji służb specjalnych, ale był kadrowym oficerem Służby Bezpieczeństwa ulokowanym w tym miejscu. I teraz informowanie, ale nawet nie trzeba było mieć tej wiedzy w 90 roku, żeby wiedzieć, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, to są ludzie powołani do Rady Nadzorczej
Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego przez ministra finansów. Informowanie tych ludzi, to znaczy ministra finansów o tym, jak wyglądają ustalenia, między innymi Michała Falcmana, który też osobiście spotykał się z Wiesławem Chrzanowskim na temat skali grabieży polskiego majątku przez ludzi FOS, czyli zarządu drugiego sztabu generalnego i po części ludzi służb cywilnych, no było paleniem całkowicie i śledztwa NIK-owskiego, i śledztwa prokuratorów z prokuratury podległej Wiesławowi Chrzanowskiemu. I druga kwestia, sprawa księdza Jerzego Popiełuszki. Wiecie państwo, to oczywiście czeka na opracowanie poważne. Kiedyś pewne rzeczy w tej kwestii sygnalizował redaktor Sumliński, bardzo interesujący sposób, ale sprawa wymaga jeszcze głębszych badań. Ja sobie zamówiłem w Instytucie Pamięci Narodowej, to jest prawie 100 tomów, jeśli się teraz nie mylę, akta śledztwa w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, po to, żeby wydobyć z tych akt informacje na temat tego, jakie stanowisko wobec tej sprawy miał Wiesław Chrzanowski jako prokurator generalny. Oczywiście wiecie państwo, że Andrzej Witkowski, który prowadził to śledztwo, został przez Wiesława Chrzanowskiego z tego śledztwa odsunięty. To jest w ogóle dziwna historia, bo to śledztwo trwa w Instytucie Pamięci Narodowej do dzisiaj i w zasadzie nie skończyło się żadnymi wnioskami. Natomiast kulisy tej niemocy państwa polskiego w tej kwestii rozpoczynają się dokładnie w tamtym czasie. To znaczy w momencie, w którym Andrzej Witkowski, ten materiał źródłowy jest, że tak powiem, do dyspozycji każdego. Ten materiał jest jawny w Instytucie Pamięci Narodowej. Kiedy Andrzej Witkowski przyniósł i położył na stole materiały, również wydobyte w wyniku przesłuchań z funkcjonariuszami SB, które pokazywały, że kierownictwo resortu i partii stoi za zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki, to w tym momencie przyszło uderzenie ze strony Wiesława Chrzanowskiego, który notabene, to też bardzo ciekawe, powołał na swojego zastępcę i on generalnie nadzorował takie główne śledztwa, właśnie jak to śledztwo księdza w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, znanego być może państwu Stanisława Iwanickiego, który w przyszłości jeszcze odegra bardzo ważną rolę właśnie w walce z tymi wszystkimi, którzy próbowali Polskę z postkomunizmu jakoś wydobyć. Oczywiście historyk pozostaje z takim materiałem, można powiedzieć, z pytaniem, dlaczego tak Wiesław Chrzanowski postępował. Można to rozpatrywać, ja takie rozważania prowadzę, na gruncie uwikłania w relacje z Służbą Bezpieczeństwa, o których my do końca nie wiemy i ja też nie wiem, bo ten materiał, który tutaj opisuję, jest na pewno niepełny, ale można też spojrzeć na to na gruncie psychologicznym i spróbować zrozumieć Wiesława Chrzanowskiego jako człowieka złamanego, który stał się w jakimś sensie człowiekiem później w warunkach wolnej Polski, na tyle spolegliwym wobec w sytuacji zderzenia z odziedziczonym po komunizmie układem w prokuraturze, Ministerstwie Sprawiedliwości, służbach specjalnych, że charakteryzowała go właśnie charakterystyczna dla niego niemoc. I kropka nad i to jest proces lustracyjny z lat 97-2000 Wiesława Chrzanowskiego, który można powiedzieć jest typowym procesem lustracyjnym przeprowadzonym przez III Rzeczpospolitą. Znaczy sąd stwierdza, że akta Wiesława Chrzanowskiego są fałszywe. Sąd stwierdza w ogóle, że akta Służby Bezpieczeństwa generalnie są fałszywe. Podaje przykład fałszowania akt na temat żołnierzy Armii Krajowej w latach 40., w latach 50., powołując się na przykład stwierdzenia na łamach prasy, że na przykład żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych czy Armii Krajowej byli agentami Gestapo. To jest dowód na to, że akta SB są sfałszowane. No, zupełnie niedorzeczne, niepoważne argumenty, które mają pomóc Wiesławowi Chrzanowskiemu w tym zderzeniu głównie z rzecznikiem interesu publicznego, to znaczy sędzia Kauba i sędzia Niziński robili wszystko, żeby udowodnić sądowi, że mamy do czynienia z osobą, która pomagała
Służbie Bezpieczeństwa, przynajmniej na jakimś etapie, krótkim, bo krótkim, dlatego że materiałem sądowym i prokuratorskim w tamtym czasie lustracyjnym były tylko materiały z lat 70., te, które ja opisałem za lata 80. w ogóle nie znalazły się w czasie postępowania lustracyjnego na stole sądu. No niemniej jednak jest to proces tak kuriozalny, wiecie państwo, jak proces, dajmy na to, Lecha Wałęsy czy Aleksandra Kwaśniewskiego. Nikt nigdy tych akt nie analizował. Warto o tym przeczytać. No i to jest wszystko, co chciałem na tym etapie państwu na ten temat powiedzieć. Zachęcając właśnie państwa do lektury tego pewnie trudnego tekstu, no niemniej jednak trudnego również dla tych, którzy się jakoś ideowo czuli związani z działalnością narodową, katolicką Wiesława Chrzanowskiego. Ja nie ukrywam, że do pewnego etapu jego życia z jego postawą nawet sympatyzuję. Myślę tutaj o latach 40., 50., 60., ale później nastąpiło coś, no właśnie nad czym ja tutaj się próbuję zastanowić i co do czego ja do końca nie mam pewności i do końca nie mam odpowiedzi, dlaczego tak się stało, ale niewątpliwie ten wątek dotyczący służb specjalnych jest jednym z poważniejszych tropów do ukazania tej słabości Wiesława Chrzanowskiego, który no już w latach 90. stał się politykiem, można powiedzieć politykiem niemocy, który zawsze rozkładał ręce, kiedy mógł już coś zrobić. Dziękuję bardzo. Zanim oddam państwu głos, jeszcze chciałem na sam koniec tej części skierować jedno pytanie do ministra, wybiegając w przyszłość, ponieważ nie byłbym dziennikarzem, gdybym sobie tej przyjemności odmówił, żeby zapytać o przyszłość, ale przyszłość wynikającą z tej książki. Powiedział pan na wstępie, że oczywiście lustracja jest warunkiem koniecznym, ale jest w tej chwili pytanie zasadnicze i z jednej strony, jak powinna dzisiaj wyglądać lustracja, bo niektórzy podważają jej sens w związku z upływem czasu i dwa, zwracam się tutaj do osoby, która w pewnym sensie nadzoruje dwie ze służb specjalnych, jakie powstały po WSI. Te służby mają prawo zdejmowania klauzul z tego, co jest w zbiorze zastrzeżonym, na pewno służba kontrwywiadu wojskowego. Czy jaki jest pana stosunek do zbioru zastrzeżonego? Czy dowiemy się kiedykolwiek coś więcej? No, pan słusznie powiedział, że nie był pan dziennikarzem, gdy pan tego pytania nie zadał. Ja najchętniej bym odpowiedział, że nie byłbym ministrem, gdybym na to pytanie odpowiedział. Ale w mojej historii dziennikarstwo też odgrywało istotną rolę. W związku z tym wskażę na nie tyle mój pogląd na przyszłość, bo z poglądami to w ogóle rzecz jest skomplikowana. Ważniejsze od poglądów bywają fakty. Otóż w roku 2007, zanim odeszliśmy ze służby kontrwywiadu wojskowego, będąc wówczas sekretarzem stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, przekazałem do Instytutu Pamięci Narodowej prawie wszystkie materiały ze zbioru zastrzeżonego. Następne miesiące po upadku rządu Jarosława Kaczyńskiego to były miesiące przekazywania z powrotem przez Instytut Pamięci Narodowej tych akt a zwłaszcza po roku 2010 to się zintensyfikowało, tych akt do zbioru zastrzeżonego, chociaż powinny one funkcjonować już w Instytucie Pamięci Narodowej, co do tego nie mam wątpliwości. Ja może nie przeczytałem wszystkich akt z tego zbioru, to byłaby przesada, ale na pewno przejrzałem wszystkie, a przeczytałem te, które jak się wydaje są najważniejsze i z żadnego z tych,
które przeczytałem, nie wynikało, żeby zawierały jakąś tajemnicę, która mogłaby grozić bezpieczeństwu Rzeczpospolitej. Za to w większości z nich zawarte były informacje, których utajnianie groziły i grożą nadal bezpieczeństwu Rzeczpospolitej, bo tworzą fikcyjną elitę ludzi w służbach specjalnych, fikcyjną elitę ludzi w bankowości, fikcyjną elitę ludzi w mediach, fikcyjną elitę także czasami ludzi, przynajmniej jeszcze do miesiąc wstecz, ludzi w polityce. W związku z tym nie mam wątpliwości, że ten zbiór powinien zostać przekazany do Instytutu Pamięci Narodowej. Co więcej, chcę bardzo jasno powiedzieć, że minister obrony narodowej, ponieważ to on, a nie szef służby kontrwywiadu wojskowego, ustawowo jest do tego upoważniony, z pewnością takie działania podejmie. Nie mam co do tego wątpliwości. Dziennikarz Myks chciałby tylko wyrazić nadzieję, że będzie pierwszy, który będzie czytał po ministrze te teksty. Dziękuję, ta odpowiedź dziennikarza Gmyza. Myślę jednak, że szef Instytutu Pamięci Narodowej, pan doktor Łukasz Kamiński. Jego kadencja niebawem upływa. Powiem, znam lepszych kandydatów na szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Jeden z nich tutaj siedzi, ale to nie będę wskazywał. Proszę Państwa, teraz jest czas na zadawanie pytań, tylko proszę o niewygłaszanie koreferatów. No i oczywiście muszę jako pierwszemu oddać głos posłowi Święcickiemu, bo on był traktowany personalnie, więc... Tak. Proszę Państwa, chciałem najpierw jedno słowo wyjaśnienia. Może pan minister wie bardzo wiele o mojej przeszłości, tu rozmaite psztyczki padały, ale może też nie wie wszystkiego, że w okresie stanu wojennego za tymi osobami, za którymi prokuratorzy wysyłali listy gończe, to ja ich przechowywałem u siebie w domu i ukrywałem. Że przekazywałem Solidarności rozmaite materiały gospodarcze. Że do końca byłem figurantem, którego UBECJA śledziła, więc też warto o tym może przypomnieć, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tej książce. Proszę Państwa, oczywiście, że trzeba historię Polski poznawać i odkrywać te wszystkie akta i ujawniać to, czego nie wiemy, co było ukrywane. I również podawać się prawdę o kapusiach, o agentach, o konfidentach. Tylko ważną rzeczą w pracy historyka jest odróżnienie agentów, konfidentów, kapusiów od ludzi, którzy swoim wielką pracą, poświęceniem chronili tak cenne instytucje, jaką był Klub Inteligencji Katolickiej. Proszę Państwa, wiadomo, że Klub Inteligencji Katolickiej był taką jedyną legalną organizacją, gdzie można było się spotykać, wymieniać wolne poglądy, dyskutować o historii Polski, mówić po prostu prawdę o tym, co się dzieje, ale nie miał koncesji na działalność bezpośrednią polityczną. I wiadomo również, że z Klubów Inteligencji Katolickiej wywodziło się bardzo wiele osób, które cały czas współpracowały z opozycją, udzielały się w KORZE, udzielały się w Solidarności. To w Klubie Inteligencji Katolickiej powstał punkt konsultacyjny we wrześniu 80 roku, gdzie przyjeżdżały setki delegacji z całego kraju pisać statuty Solidarności. To tam zebrała się komisja porozumiewawcza przed pójściem do Sądu Najwyższego czy Wojewódzkiego dla rejestracji Solidarności. To wreszcie w 80 roku, kiedy władze zgodziły się na działanie KIK-ów w innych miastach Polski, powstało kilkadziesiąt KIK-ów w całej Polsce. Tam się odbywały w KIK-ach sesje dotyczące praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. I z tego względu działalność KIK-ów również i z tego względu była władzą bardzo niewygodna. Szykanowały KIK-i, hamowały im środki finansowe, zabraniały zebrań ogólnych robić. Ograniczały działalność młodzieżową. Prowadzono całą działalność rozbijacką. Powołano, najpierw chciano opanować cały KIK przez osoby bardziej przychylne władzom. Jak to się nie udało, no to wsparto konkurencyjny ośrodek ODIS, który założył kilku członków KIK-u, którzy byli z władzami bardziej, że tak powiem, ugodowi niż był mój ojciec, który bronił tego czwartego trzonu KIK-u. I rzeczywiście ojciec się spotykał z Urzędem do Spraw Wyznań, spotykał się z oficerami UBECJA, którzy go wzywali na przesłuchania. Ale proszę Państwa, to nie były tajne rozmowy, to nie były
rozmowy konfidentów. To były rozmowy wielu członków KIK-u, było nękanych przez takie rozmowy, maglowanych. Siedzi tu między innymi Andrzej Wielowiejski, który to może potwierdzić. Oni między sobą informowali się nawzajem, kogo UBCA wzywa, kogo przesłuchuje, jakich tematów porusza, czego się czepia, co uniemożliwia robić, gdzie ma największe pretensje. W tej sprawie interweniował episkopat. Były pisma episkopatu, na które mam tu taką odpowiedź. Co odpowiada pan Konkol na interwencję sekretarza episkopatu biskupa Bronisława Dąbrowskiego w sprawie ograniczeń, jakie się narzuca działalności KIK, działalności sekcji młodzieżowej, zakazuje się robienia obozów młodzieżowych i tak dalej, i tak dalej. Pan Kazimierz Konkol odpowiada księdzu biskupowi Dąbrowskiemu. Nie, ja mówię o klubie inteligencji katolickiej, nie o postępowej, o klubie inteligencji katolickiej. Cytuję z pana listu pana Konkola. Jeśli by przyjąć sposób argumentowania księdza biskupa eksponujący groźbę wzrostu napięcia w stosunkach wzajemnych, czyli między rządem a episkopatem, w rezultacie niezałatwienia postulatów KIK zgodnie z jego życzeniem, to należałoby od dawna wskazywać na aktywizację elementów antysocjalistycznych w ramach organizacyjnych KIK jako pierwotne i podstawowe źródło napięć w tych stosunkach. I tak dalej, i tak dalej. Otóż, proszę państwa, chciałem powiedzieć, że historyk powinien badać kontekst, powinien badać, czemu to służyło. Czy to służyło osłonie wspaniałej instytucji, jaką był Klub Inteligencji Katolickiej? Ileś ludzi miało tam swoje oparcie, miało swoje środowisko, miało swoją bazę. Ludzi opozycji, ludzi związków zawodowych, wielu wspaniałych działaczy. I bez tych rozmów, gdyby załóżmy, że prezes KIK-u odmawia rozmów, załóżmy, że prezes KIK-u zezwala na działalność bezpośrednio polityczną, rozsiewanie ulotek KIK-u i tak dalej. Ta instytucja byłaby rozwiązana. Chciałem powiedzieć, mówi się tam, że ojciec się zobowiązywał, że będzie prowadził rozmowy z członkami KIK-u, żeby nie prowadzili działalności stricte politycznej. Tego rodzaju zobowiązania, że przyjmował. Trzeba wziąć tutaj dwie poprawki. Jedna, że UBCA w swoich notatkach chciała się nieraz wykazać. Chciała się wykazać, jakie ma wielkie osiągnięcia. Po drugie, takie rozmowy, nawet jeśli były, nie wiem, czy były takie rozmowy z jakimiś członkami KIK-u, czy nie były, nie było żadnych konsekwencji. Ani jedna osoba z KIK-u nie została usunięta za swoją działalność polityczną w KOR-ze, Solidarności czy gdzie indziej. Nie. Przepraszam. Dobrze. Także proszę państwa, oskarżanie Andrzeja Święcickiego o agenturalność, mieszanie go z konfidentami jest po prostu czymś, powiem szczerze, jest to coś naprawdę podłego i nie przystoi porządnym historykom pisać tego rodzaju podłe rzeczy. Przepraszam. Jedna sprawa, bo ojciec powiedział tak bardzo, to jest mój ojciec Marcin Święcicki, ja się nazywam Jarosław Święcicki. W tej książce jest biogram mojego dziadka Andrzeja Święcickiego, ale oprócz biogramu jest bardzo konkretny zarzut, tak? Jest informacja, że mój dziadek był donosicielem, tak? Donosił i niszczył ludzi, tak? Tak jest napisane. Natomiast nie ma żadnego na to dokumentu, tak? Udostępniliście tam szereg dokumentów z rozmów dziadka z SB, rozmów, które dziadek prowadził jako prezes KIK-u, tak? Informując o tym innych ludzi, tak? Z kierownictwa KIK-u. Było to jasne i jawne, tak? I teraz napisano, że był donosicielem UBCA. No więc ja poproszę o informację zero-jedynkową. Czy jest dokument, że dziadek donosił na kogoś, czy nie? Czy jest dokument, że dziadek kogoś niszczył, czy nie ma? To jest proste pytanie. 0-1. To było pytanie, poproszę o odpowiedź na to pytanie, dobrze? Nie pamiętam, w czyim rozdziale się to znalazło w tej... Proszę państwa, jeżeli państwo pozwolą, ja spersonifikuję odpowiedź, panie pośle. Pan i pana środowisko z Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie mieliście 23 lata na to, żeby dokonać rozrachunku ze swoją przeszłością. To po pierwsze. Po drugie, książka Konfidenci są wśród nas została wydana w 1993 roku i była czytana lepiej niż Gazeta Wyborcza na ulicy Kopernika. I rozkodowaliście osobę Beatus rozpracowywaną, bo to wprost niemalże wynika z treści tego rozdziału. Trzecie, żeby pan dobrze wiedział, kto do pana mówi. Jestem wychowankiem KIK-u warszawskiego. Znam doskonale to środowisko i znam wasze zachowanie po realizacji uchwały lustracyjnej z 92 roku. Uciekaliście przed odpowiedzialnością jak szczury uciekaliście.
waszym głównym mechanizmem obronnym było wyplucie takiej osoby jak mnie z KIK-u, z sekcji rodzin, włącznie z moją mamą, oraz wszystkie osoby, które z nami sympatyzowały. I problemem nie jest teraz to, co my piszemy, co ujawniamy, tylko wasz problem, czy też pan, który reprezentuje. Jeżeli pan się nie zgadza z zarzutami dotyczącego pana ojca, jest ścieżka prawna. Mogliście to zrobić już od 93 roku. Nie zrobiliście tego. Ma pan uprawnienia. Może pan sięgnąć do akt dotyczących pana ojca w Instytucie Pamięci Narodowej. Ma pan możliwość autolustracji. Wszystko pan może zrobić, ale wasze tchórzostwo i ucieczka odpowiedzialności właśnie powoduje to, że potraficie tylko gardłować na takich spotkaniach, a nie rzetelnie i w sposób odpowiedzialny zmierzyć się z prawdą, czego panu życzę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Przepraszam, proszę Państwa, ja nie chciałbym eskalować tego konfliktu. Ja proszę, ponieważ uważam temat na chwilowo za wyczerpany, proszę o następne pytania. I oczywiście istnieje ta ścieżka, która jest ścieżką autolustracyjną. Ja tylko się może podzielę pewną swoją refleksją. Ja zawsze jak myślę o środowisku KIK-owskim, które niewątpliwie było bardzo zasłużone i wydało bardzo wiele zasłużonych osób, zawsze... To nie jest sąd nad KIK-iem. I to nie jest sąd nad KIK-iem. Ta książka też nie jest sądem nad KIK-iem. Warto byłoby się zastanowić kiedyś nad stworzeniem szerszej pozycji o chrześcijanach w PRL, w środowiskach takich właśnie jak Znak, jak KIK, ale też takich środowiskach jak PAX na przykład, bo... Idąc na grób swoich rodziców, zawsze przechodzę koło osoby o bardzo pokręconej biografii grobu Rajfa, którego warto przypomnieć, jedynego członka Rady Państwa, który sprzeciwił się wprowadzeniu stanu wojennego. I przechodząc koło grobu Rajfa Akowca, ale też człowieka uwikłanego w jakieś kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa, zawsze myślę, jak ta historia polska jest bardzo skomplikowana. Proszę o następne pytania. Andrzej Wielowiejski. Proszę Państwa, ja jestem w kiepskiej sytuacji, bo jestem trochę głuchy i nie wszystkie argumenty tutaj przedstawione, wymieniane już, tak powiem, potrafiłem wychwycić. Chcę tylko króciuteńko dać takie świadectwo prawdzie, polegające na tym, że w tym, tak powiem, może odcinkowym fragmencie tej książki dotyczącym KIK-u, Klubu Inteligencji Katolickiej, bo najwięcej tam jest o profesorze Chrzanowskim, o którym też bym chętnie porozmawiał i, tak powiem, w materiałach, które panowie posiadają, które w IPN-ie widziałem, no sprawa zasługuje na dyskusję. Ale wracajmy krótko tylko bardzo do KIK-u. Rzecz polega na tym, że te parę stron raportów porucznika Badowskiego i tam jakichś innych oficerów dotyczących profesora Święcickiego jest niesłychanie mylące, dlatego że prawdopodobnie w rzeczywistości tych dokumentów było dziesiątki najróżniejszych. Możemy sobie wyobrażać, co tam było napisane. Znalazło się tych kilka, z których po prostu nic nie wynika, a stwierdzić trzeba, że profesor Andrzej Święcicki z trudem, ale dał się namówić przez Tygodnik Powszechny i przez Młodzież Klubową, sekcję kultury, żeby kandydować na prezesa i w 1972 roku udało nam się, pomimo bardzo wyraźnie zarysowanego spisku planu władz bezpieczeństwa i partii, żeby, tak powiem, zoportunizować kompletnie, uzależnić klub, nie udało. To się tymi głosami młodzieży i środowisk niezależnych, również prawicowych, zwłaszcza sekcji Odra Bałtyk kolegi Studzińskiego, udało się, tak powiem, zachować niezależność klubu. I od tego momentu, tutaj te krótkie moje świadectwo, od tego momentu prezydium klubu w większości tego czasu do 80 roku, a także po tym, to było czterech ludzi. Mazowiecki, to znaczy Święcicki jako prezes, Mazowiecki, dr Stanisława Grabska i ja. I myśmy sobie wszystko mówili i te rozmowy, które odbywały się z nami, ja ich odbyłem dziesiątki,
dziesiątki. I tych dokumentów, prawda, na mnie, tych raportów, ocen, czy tych musiało być mnóstwo zniszczone, może się znajdą. Byliśmy w podobnej sytuacji, po prostu byliśmy pod nieustannym naciskiem. Mam tutaj przed sobą, prawda, ładną książkę, którą autorzy prawdopodobnie dobrze znają. To są protokoły Departamentu IV MSW dotyczące działalności na naszym terenie i wskazówek, kogo należy obrabiać, naciskać, przymuszać i tak dalej, i tak dalej. No i robiono to. Nacisk był nieustanny i to bardzo konkretnie chodziło o wszelkie pozwolenia na możliwość działania, o każdy grosz, który chcieliśmy wydać, o jakąś imprezę, którą chcieliśmy zorganizować. To wszystko wymagało zgody i nieustannego handryczenia się z Urzędem do Spraw Wyznań i Bezpieczeństwem, które to naczynia były ze sobą ściśle połączone. Były to, prawda, naczynia połączone w pełni. To byli ci sami ludzie. I oparliśmy się temu. I pomimo tych nacisków, pomimo tego, że próbowaliśmy znaleźć modus vivendi, już kończę, broniliśmy KOR-u i przekonaliśmy biskupów, żeby złożyć wniosek o amnestię, co było istotnym bardzo momentem w 1976 roku. Stawiliśmy czoła konstytucji. W zarządzie klubu prowadzonym przez Święcickiego, którego tutaj się oskarża o to, że był uległy władzom i tak dalej, w zarządzie klubu byli działacze KOR-u i działacze Robcia z kolegą Studzińskim na czele przez cały okres tej drugiej połowy lat 70. Więc proszę Państwa, tutaj coś nie gra. Po prostu trzeba widzieć całościowo prawdę historyczną, która tutaj się dzieje. Natomiast, panie ministrze, ja po prostu przypominam dla porządku, rozumiejąc intencje, a także istotną potrzebę jakiejś samoświadomości narodowej i zdrowej pamięci narodowej, która wymagała jakiejś lustracji, jakiegoś uporządkowania spraw przeszłych. Przypominam jednak, że największym problemem, kluczowym, o czym nie było tutaj mowy, było to, że Służba Bezpieczeństwa obejmowała swoją opieką, badaniami i działaniami i dokumentami setki tysięcy Polaków. Na wszystkich ciekawszych czy ważniejszych stanowiskach, czasami do szkoły podstawowej czy małego przedsiębiorstwa włącznie. Setki tysięcy Polaków, a może więcej, było objętych działalnością bezpieczeństwa. I na szczęście, przypominam, pan prezydent Lech Kaczyński dał się przekonać przez moich kolegów, senatorów Romaszewskiego i Piesiewicza, że tak powiem, podjęcie lustracji w tym pełnym zakresie działań Służby Bezpieczeństwa, które, jak podkreślam, były rzeczywiście szerokie i głębokie, byłoby rzeczą szaloną i sprzeczną, panie ministrze, bo to jest istotne, z zasadami sprawiedliwości. Ponieważ zasada sprawiedliwości polega na szacunku dla ludzi, dla godności każdego człowieka. I wyobraźcie sobie państwo lustrację setek tysięcy ludzi. Na wszystkich mamy haki. Na wszystkim można coś wykazać i udowodnić. Dobrze. Na szczęście uniknęliśmy tego, a problem dalej jest ciężki. Jeżeli można, tylko dwa słowa. Rzeczywiście jest prawdą, że dokumentacja służb specjalnych, komunistycznych, które, no, warto jednak o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać. Jest w tej sprawie jednoznaczne stwierdzenie nie tylko historyków, ale także Sądu Najwyższego. Nie były żadnym odrębnym, narodowym, polskim aparatem bezpieczeństwa. Nic takiego nigdy nie istniało. Komunistyczne służby specjalne, zarówno w wydaniu cywilnym, jak i wojskowym, były częścią władzy sowieckiej nad Polską, częścią aparatu okupacyjnego. Tym były.
Warto sobie z tego zdawać sprawę. I jest prawdą, że złamały one i uwikłały wielu ludzi w Polsce. Wielu. Ale my, zdaje się, nie o tym rozmawialiśmy w 92 roku i nie o tym rozmawiamy dzisiaj. Rozmawiamy o tym, czy ludzie złamani przez Służbę Bezpieczeństwa i służby wojskowe mają być naszymi posłami, ministrami i prezydentami. O tym rozmawiamy. Dziękuję bardzo. Zbigniew Giżyński. Dziękuję bardzo. Ja zanim przejdę do mojego pytania, które mam... Dodam, były przewodniczący zespołu miłośników historii w parlamencie. Tak, to, a przede wszystkim i to będzie, zanim przejdę do pytania, dosłownie jedno zdanie komentarza do wystąpienia pana marszałka Wielowiejskiego, który powiedział, że cieszy się, że świętej pamięci pan prezydent Kaczyński dał się przekonać senatorom. Tak naprawdę za tym najbardziej chodził marszałek Senatu Borusewicz. Rola senatorów Piesiewicza i Romaszewskiego była też niestety niedobra w tym wypadku, ale mniejsza. Ja żałuję, że się dał przekonać, a najbardziej żałuję tego, a odpowiadałem wówczas za kształt tej ustawy, pracując w Komisji Nadzwyczajnej, że zostało na mnie wymuszone to, że nie zlikwidowaliśmy wówczas procedury sądowej, jeżeli chodzi o lustrację, bo tak naprawdę wszystkie te sądy lustracyjne, które wymyślono w III RP, to są tak naprawdę takie chrzcielnice dla esbeków, po przejściu której to procedury zakładają białe szaty i udają, że się nic nie stało. A przykład wspominany tutaj przez profesora Cęckiewicza dotyczący profesora świętej pamięci profesora Szanowskiego jest niestety jednym z takich przykładów. I w tym kierunku chciałem skierować pytanie. O tyle łatwiej jest mi je skierować, że ja tę część książki przeczytałem. Miałem to szczęście, że mam ją od kilku dni. A przeczytałem z bardzo prostego powodu. Ja w roku 1991 jako człowiek, który po raz pierwszy wówczas mógł z racji wieku iść na wybory, oddałem swój głos wtedy na Wyborczą Akcję Katolicką, czyli na Zjednoczenie Chrześcijańsko... Bardzo dziękuję. Wiem, panie ministrze, jak najbardziej. Czyli na ugrupowanie, w którym pan minister, z którego pan minister wówczas startował do Sejmu, przyczyniając się do tego, że ZHN, bo pod taką nazwą funkcjonował on w Sejmie pierwszej kadencji, miał tam znaczącą rolę. Potem trzymałem kciuki, płakałem jako maturzysta podczas wystąpienia premiera Olszewskiego. Stąd takie, a nie inne także moje polityczne wybory już przez resztę mojego życia. Natomiast z zaskoczeniem, aczkolwiek zawsze byłem ciekaw, dlaczego znalazł się Wiesław Szanowski, ale nigdy tego nie kwestionowałem, bo nie było dla mnie, nigdy nie miałem wątpliwości, że jeżeli się tam znalazł, to znalazł się w sposób zasadny. I dlatego od tego zacząłem. Bo coś tam wiedziałem, ale ta wiedza była fragmentaryczna, byłem ciekawy analizy najlepszego w mojej opinii historyka zajmującego się tą sferą historii, którego mamy dzisiaj w Polsce, czyli profesora Cęckiewicza. I moje pytanie, czy taka sugestia, bo uważnie to przeczytałem i tam Służba Bezpieczeństwa zastosowała metodę w stosunku do profesora, która była wzorowana na metodzie stosowanej w stosunku do duchownych najczęściej. Tam w jednym zdaniu tam pada taka analogia, że podobnie jak w przypadku księży, bo będąc też aktywnym czytelnikiem różnej tego typu literatury, zauważyłem, że na księży była zupełnie inna metodologia. Służba Bezpieczeństwa, zresztą inny znany polityk, ale także człowiek funkcjonujący w tych strukturach, bo minister Siemiątkowski, profesor Siemiątkowski jest też na sali, wie to doskonale, to nie byli ludzie głupi, to byli ludzie niezwykle inteligentni, bo szatan, zło samo w sobie nie oznacza, że ktoś jest wręcz odwrotnie. Oni podchodzili w ten sposób. Wiadomo, że jak jest ksiądz, to tak. Nie pytamy go się o spowiedź, bo tutaj będzie blokada i się usztywni. Tylko go tam lekko, może jakieś ploteczki ze spotkania dekanalnego księży, może jakaś historyjka, kto ma kochankę, a kto lubi w karty grać, bo to nam się przyda, bo będziemy wiedzieli, jak w tego kolejnego uderzyć. On nie musi nic podpisywać, byleby rozmowny był. I nie mówić mu, że go tam będziemy rejestrowali, bo
to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że informacja jest. A czy on ją samemu napisze, czy ja tą notatkę sporządzę, to przecież nie ma znaczenia. I Wiesław Szanowski, który jest był człowiekiem Kościoła w dużej mierze, to nie ulega wątpliwości. Był pod ogromnym jakby, to taki, jest taka, mam też wielu takich kolegów, którzy rodzin nie pozakładali i tak na dobrą sprawę powinni do seminarium trafić. I jak się czyta jego życiorys, to on chyba był taką postacią, że taką trochę zagubioną w tym świecie laikatu, ale bardziej tam by pasował. On dokładnie tą metodą, ponieważ nie szło kijem, to marchewką, a to daliśmy troszeczkę, żeby mógł sobie za granicę pojechać, a to coś tam, oswajaliśmy go, że z nami należy rozmawiać, to będzie lepiej. A jak się z nami rozmawia, to zawsze się coś wyciągnie. Ja nie zapomnę, już kończąc, kiedyś trzech moich kolegów uknęło tam jakąś taką dorobną sprawę. Ja z każdym z nich przeprowadziłem dwie rozmowy, tak po kolei. Po czym wszystko poskładałem, spotkaliśmy się w czwórkę i powiedziałem im, co zrobili. Oni do końca nie byli w stanie wiedzieć, jak to możliwe, bo żaden mi przecież nic nie powiedział, a ja to wszystko wiedziałem. No służba bezpieczeństwa była sprytniejsza niż taki jeden tam z czasów studenckich historia, niż taki jeden człowiek. I tu jest, już kończąc, taka metoda na ugotowanie żaby słynna. Jak ugotować żabę? To znaczy nie można żaby wrzucić do wrzątku, bo ona natychmiast wyskoczy, bo będzie coś nie tak, tylko trzeba ją włożyć do normalnej wody i zacząć tą wodę podgrzewać. I ta żaba da się ugotować. I jak czytałem to, co napisał profesor Cęckiewicz o Wiesławie Szanowskim, zwłaszcza w tym kontekście spółdzielcy, bo tego dotyczyła lustracja 92 roku, czyli jakby do tego się odnosiła, bo dotyczyła oczywiście całości, ale tyle można było wtedy ustalić, to on ewidentnie dał się ugotować. Ale pytanie takie, czy to nie było tak do pana profesora, że rzeczywiście jego wzięto na metodologię typową dla inwigilowania duchownych? Dziękuję bardzo za fachowe pytanie i w zasadzie wywód. Z wywodu już wynika, że dokładnie tak było. To znaczy Wiesław Chrzanowski, o czym zapominają jego obrońcy również w środowiskach patriotycznych, nie rozumiejąc metodyki pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, bo oni bardzo często akcentują właśnie fakt niepobierania pieniędzy, niepodpisania zobowiązania do współpracy. Rzeczywiście Wiesław Chrzanowski został według tej, można powiedzieć, pragmatyki, szczególnie stosowanej w dwóch obszarach, to znaczy Departamentu IV walczącego z Kościołem, ale również Departamentu I MSW, czyli wywiadu, w których jakby ta pragmatyka była ważniejsza niż żelazne procedury związane ze sposobem materializowania współpracy ze źródłami osobowymi, czyli odbierania zobowiązań podjęciu współpracy, przyjęcia pseudonimu, przekazywania pieniędzy czy jakichś innych podarunków. Te rzeczy po prostu były, bym powiedział, poluzowane i w Departamencie IV i w Departamencie I MSW. To się nazywa werbunkiem czy pozyskiwaniem stopniowym, czy stopniowanym, czy werbunkiem etapowym. W różny sposób jest to w literaturze opisywane. Chodziło o to, że w pierwszym etapie należy nawiązać kontakt, spotykać się, rozmawiać o zabytkach Hiszpanii, tak zresztą wygląda pierwsza rozmowa z Wiesławem Chrzanowskim po jego powrocie z Hiszpanii. Wiązać go, coraz bardziej go wiązać ze Służbą Bezpieczeństwa. W przypadku Wiesława Chrzanowskiego to wiązanie opierało się na jednej przesłance, którą jakby na talerzu agentura z otoczenia Wiesława Chrzanowskiego przyniosła Służbie Bezpieczeństwa, mianowicie na nie tylko chęci, ale sytuacji, w której Wiesław Chrzanowski nie wyobrażał sobie życia bez paszportu w kieszeni i możliwości wyjazdów zagranicznych na zachód. To jest jakby ta kiełbasa, która wisi na lince, taka przynęta, która powoduje, że Wiesław Chrzanowski chce się spotykać z funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, a w następnym etapie chodziło o to, żeby przejść do dyskusji o różnych osobach, do których Wiesław Chrzanowski ma możliwość dotarcia, czy z którymi się kontaktuje. I na dwóch spotkaniach, jeśli się teraz nie mylę, jeśli dobrze pamiętam,
z jesieni 73 roku i z marca 74 roku. Wiecie państwo, paradoks polega na tym, że przed formalnym zarejestrowaniem jako tajnego współpracownika o pseudonimie spółdzielca Wiesław Chrzanowski się otwiera i mówi, charakteryzuje swoich kolegów. Potem się orientuje, że przesadził i podkreśla, nie chce być konfidentem, niemniej jednak przekazał różne informacje, dość konkretne, nawet niektóre niebezpieczne, o swoich kolegach. W trzecim etapie miało dojść do materializacji, czyli podpisania ewentualnie zobowiązania lub nie, bo to zawsze był wariant alternatywny, i materializacji w rozumieniu takim, żeby przekazywał jakieś informacje na piśmie. Na początku mogłyby być to analizy, zresztą tam funkcjonariusz prosi Wiesława Chrzanowskiego o to, nawet nie prosi, tylko taką perspektywę przedstawia, żeby na przykład analizy naukowe na temat spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce mógł, te, które składa w formie tekstów do periodyków specjalistycznych naukowych, mógłby przekazać również Służbie Bezpieczeństwa. To jest właśnie ta etapowość i to jest właśnie to charakterystyczne dla Służby Bezpieczeństwa, zwłaszcza czwórki i jedynki, wiązanie współpracownika. Oczywiście dochodzi do zaprzestania tych kontaktów, no bo Wiesław Chrzanowski w 75 lub 6 roku mówi, że nie chce dalej się spotykać. Niemniej jednak, to też wiecie państwo, pewien paradoks, jakby z tych relacji on wychodzi no, pozytywnie dla siebie, w tym sensie, że jemu Służba Bezpieczeństwa tego paszportu już nie odbiera. Oni dalej uważają z jakichś powodów, niejasnych do końca, że on powinien podróżować po świecie, bo on się wtedy będzie bardziej lojalizował, pomimo tego, że został wyrejestrowany w 76 roku z aktywnej sieci agenturalnej. No i tak się sprawy miały, jeśli chodzi o lata 70. Ja tylko jeszcze ad vocem, bo w pytaniu Zbigniewa Giżyńskiego znalazł się też błąd, bo mówił Zbigniew Giżyński o zgodzie na rejestrację. To znaczy trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o Służbę Bezpieczeństwa, to jest bardzo często podnoszony argument pod tytułem nie wyrażałem zgody na rejestrację w charakterze tajnego współpracownika. Nigdy tak nie było, że jakikolwiek tajny współpracownik wiedział o tym, że został zarejestrowany, kiedy, przez kogo. To jest po prostu błąd metodologiczny, bardzo często powtarzany, ale zdaje się, że też pan minister chciał się trochę do tego odnieść. Tak? Nie? Nie. To w takim razie prosimy o następne pytanie z sali. A więc moje nazwisko Janusz Krupa, jestem najmniej znany i bardzo dobrze. Jestem jakby fanem pana ministra. Mam takie pytanie, że przy ostatniej sprawie pana prezesa PKP wyszło aż tak bardzo szybko, że wielu ludzi wśród dziennikarzy jest zwolennikami lustracji. Czy możemy się spodziewać następnego kroku, na przykład lustracji wśród prezesów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, dziennikarzy? Oni podlegają lustracji. Podlegają lustracji. Znaczy, z pewnością jest to pytanie nie do mnie, tylko do pana Gmyza, bo sam pan zwrócił uwagę na istotną rolę dziennikarzy w tej sprawie. Słuchamy pana Gmyza. Ja mogę tylko wygłosić opinię, ponieważ jestem tylko czwarta władza, a nie wykonawcza. Bez mandatu demokratycznego, przypomnę, w dodatku. Jestem przekonany o tym, że ustawa lustracyjna musi być znowelizowana i ten pomysł, o którym mówił tutaj Zbigniew Giżyński, odejście od sądowej lustracji, jestem jego gorącym zwolennikiem od bardzo dawna, a już na pewno od momentu, w którym sąd Najwyższy całym swoim autorytetem orzekł, że kadrowy oficer Służby Bezpieczeństwa, jakim był Tomasz Turowski, który napisał nieprawdę w swoim oświadczeniu lustracyjnym, napisał w nim prawdę. Dla mnie w tym dniu lustracja tak naprawdę się zakończyła. Jeżeli nie wrócimy do pomysłów z lat 2005-2006, ja przypomnę też, Trybunał Konstytucyjny wówczas uznał za niekonstytucyjną
w roku 2006 ustawę przewidującą szeroką lustrację środowisk naukowych i dziennikarzy. Uznano to, ja do dzisiaj czasami czytam drugi raz ten, czyli trzeci ten wyrok i nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jestem, zresztą chyba tutaj nic mnie z panem ministrem nie różni z innymi siedzącymi, więcej prawdy. Nie rozumiem, dlaczego IPN nie realizuje tej ustawy, która została wprowadzona po książce Sławomira Cynckiewicza i Piotra Gontarczyka. W 2014 ustawodawca IPN-owi wyznaczył datę publikacji katalogów w IPN-ie. Na koniec 2014 roku te katalogi do dzisiaj nie ujrzały światła w pełnej formie, a to jest jedno przyciśnięcie klawisza nie ujrzały za sprawą uchwały Rady IPN-u, która uznała, że zamiast wrzucać do internetu, a siła rażenia tego, co jest w tak zwanym archiwum cyfrowym, jest nieporównywalna z listą Wittgensteina, a jest dostępna niestety tylko dla dziennikarzy, naukowców i osób poszkodowanych, więc też uważam, że archiwum IPN-u dla wszystkich, nie dla wybrańców, jakimi są dziennikarze i naukowcy. Proszę Państwa, serdecznie chciałem podziękować zgromadzonym tutaj autorom, ministrowi, wydawcy, profesorowi Cęckiewiczowi, Piotrowi Wojciechowskiemu i Witkowi Bagieńskiemu.